Pan Czerwyński? Pytam waszmości Niemcze! Co wy zawsze tą czapką tak robicie? To się tam trzy razy robi. To jest kultura wyższa, wschód. A tu. To co chcecie od naszego wrocławskiego garnizona? Jak mam się dopatrzeć, pan nas zwracać? Ja mam prawdziwy Polak, patriota i farbata. Ja mam z baru przybył w prawie ważnej i ważkiej. Nam trzeba broni, by katolicyzmu bronić i polskości prawdziwej. Pierwsze pytanie odpowiada pułkownik Schlegel. Do usług. Witam! Jeśli chodzi o broń, broń chcecie, tak? Tak, broni nam trzeba wszelakiej, dużej. Sprawdzę, czy nam wolno sprzedawać. Wolno. Przyzwoitość nakazuje, aby nam za pół darmo ją sprzedawać. No tyle to. A zatem możecie takie, to są takie pistolety? Nie, nam na grubego zwierza rosyjskiego trzeba wielkich muszkietów. Mhm. A umiecie strzelać? Nieważne, czy umiem. Ważnym jeszcze większych nam trzeba, prawdziwych muszkietów. Chociaż dla oficeriów będzie to i dobra rzecz. Dobrze, ile takich? 500? Aj, 1000. 1000, ja. Muszkietów i... O, to jest najważniejsze, grubego niedźwiedzia rosyjskiego przebijem na wylot dla chwały w stolicy świętej Polski. To ile tych muszkietów? A dajmy jej 3500. 3500, dobrze. Czy to gruntowana lufa? Ja, gruntowana. A jakież lufy ołowiane kule nam trzeba też i przebitek nam trzeba. Standardowy wymiar. I proch. Ja bym się na broni strzeleckiej nie znam, ja tylko się znam na broni białej. To przegracie, jak będziecie tylko na białym. No właśnie, wysłano mnie, nie wiedzieć po co mnie wysłano, ja bym kupił was szable. Ale wysłano mnie po to, więc kupię to. Szable też mamy. To strzelajcie nam również szable. Dobrze, a abyśmy zatem... rosyjskich knurów chcieli raz i dwa i trzy. Również sprzedawczyków wszelakich. A za zatem... szalbierzy. To ile? Czego? Bo już zapomniał. 1500 pistol? Tak! 3000 muszkietów. 3500. Tak! Wovon muskieten? Tylko... Und wie viel Säbel? Säbel, ja! Ile Säbel? Również 3000. 3000 Säbel. Również zestaw oczyszczenia i ostrzenia szabli. Mhm, no dobrze. Osełka, wiecie co to osełka? Osełka, ja. Tak. Wie viel? Tak. Ile? 200 wystarczy. 200. Będziemy ostrzyć broń na zmianę. Śpiący będą czuwać. Odwrotnie. Jutro będzie. Ile sobie zżyciecie dukatów w tej posadzie? Wolałbym w talarach. Mogą być talary rzeszy? Wszystko może być. Tylko sprzedajcie nam broń, bo jest nam potrzebna, jak modlitwa i wino i prosiak pieczony. Bardziej. Bardziej, ja. Tak. Trzosik monet wam doniesiemy jutro. To będzie jakieś... 70 tysięcy talarów. Co? Tak dużo? Tyle to kosztuje. Miejcie litość i godność! Pomóżcie prawowitym patriotom, Polakom i katolikom! Wierzę, że pośród was są również tacy, którzy by podzielali nasze poglądy. Ale jesteś katolik? Nie. A kto? Kalwinin. Heretyk. Nie, nic! Oddalę się, bo jestem zmożon, zmęczon i muszę przygotować wozy, ale... Zobaczę, czy da się jakoś opuścić sceny. Na razie chodźcie, wypijemy coś albo zjemy. Dobrze.